zespół. Życzę teatrowi, żeby duch wolności od cenzury, uprzedzeń, układów nigdy go nie opuszczał. Równość pracowników i dyrekcji, twórców i odbiorców, kobiet i mężczyzn oraz wszystkich innych osób towarzyszyła mu na co dzień. I żeby widmo Solidarności nie było tylko marzeniem, lecz rzeczywistością. Życzę teatrowi, żeby trwał, rozkwitał i rozwijał wyobraźnię i kreatywność widzów. Samych sukcesów pomyślności, mimo że nastały szare dni, ciemne dni. Żeby ten dziwny okres skończył się jak najszybciej, czekam na Was. Życzę sobie i Wam dużo cierpliwości, dużo wytrwałości. Widzimy się wkrótce. Aby utalentowani ludzie tworzyli go z zapałem każdego dnia na nowo, aż do końca świata. Życzę hałasu za kulisami. I życzę kolejek przed kasami. Możliwości wstania pod koniec spektaklu i oklaskiwania aktorów ze łzami w oczach. Wszystko, co dobre i piękne, życzę dużo zdrowia, udanych, wspaniałych przedstawień i dużo, dużo publiczności. Żeby pokonał wszystkie przeszkody tkwiące w naturze ludzkiej, psychice, mentalności i w kulturze. Żeby młode pokolenia kochały teatr. Żeby czerpały z niego radość i inspirację. Pełnej widowni! Życzę, aby gra aktorska za każdym razem przedstawiała nam coś nowego. Drogi teatrze, życzę Ci otwartej sceny. Wyjątkowego. Otwartego ministra kultury. Coś, co przyniesie nam odprężenie. Widowni bez maseczek. Wyobraźnię. Nieograniczonych uścisków dłoni. Poczucie piękna. Żeby nigdy nie zabrakło finansowania na kulturę. I radości z tego. Nieskończonej liczby sprzedanych biletów. Co widzimy i słyszymy. Żebyś miał nadal ogromną wiarę w swą moc. W swą moc zmiany. Żeby pasjonował. Żeby przetrwał pandemię. Żeby nadal tak samo zachwycał. Żeby wciąż trwał. I żeby został otwarty i już nigdy nie został zamknięty. Żeby na waszej scenie nigdy nie zabrakło super aktorów. Żeby wciąż z odwagą żeglował po oceanach emocji i przeżyć swoich gości. Żeby spełniały się jego wszelkie potrzeby. Tłumna widownia niech do was przybywa. Jak najwięcej przedstawień niech się odbywa. By skłaniał widza do refleksji, a gdy taka potrzeba, ratował go z życiowych opresji. Żebyśmy wszyscy mogli wrócić z powrotem do tego cudownego miejsca i oczywiście, żeby każdy aktor mógł swobodnie znowu zagrać na scenie. Składam najlepsze życzenia wszystkim, dla których scena jest magicznym miejscem. Zabierajcie nas zawsze w niezwykłe podróże. Życzę Ci, teatrze, żebyś trwał i żebyś wytrwał. Życzę pełnych sal, przepełnionych mądrymi widzami. Żeby w końcu nastała normalność. Żebyśmy mogli spotykać się na widowni, uśmiechać się do siebie i mówić, a to już zaraz. Zaraz otwiera się kurtyna. Życzę teatrowi, żeby widownia była wypełniona widzami zawsze w 100%. Aby nigdy go nie zamykali, aby było w nim pełno widzów i kochajmy teatr. Życzę Wam, żeby mieliście wspaniałe pomysły, żeby byliście otwarci i żebym tak dobrze znowu występowaliście. Żeby ludzie przychodzili do teatru i wielu udanych premier. Życzę teatrowi, żeby był. Teatrowi życzę, żeby był. Żeby był, żeby był, żeby był, żeby był. Jego najlepszego!